Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o filmie Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, co do którego, nie będę ukrywał, miałem dosyć wysokie oczekiwania. W związku z tym, że ostatnio praktycznie wszystkie polskie filmy, na które się wybierałem, pomijając Smoleńsk oczywiście, bo to był bardzo specyficzny przypadek, były naprawdę dobre. I nieprzypadkowo, po prostu wybierałem się z pełną świadomością na filmy, które się dobrze zapowiadały, które miały dobre opinie. Ciekawe trailery, które ogólnie przedstawiały jakiś bardzo ciekawy pomysł i faktycznie ten pomysł był nawet nieźle realizowany, czy doskonale realizowany, jak w przypadku na przykład Ostatniej Rodziny, w formie już gotowego filmu. W tym przypadku również miałem takie oczekiwania i ponownie, naprawdę wiele się po Sztuce Kochania spodziewałem, bo i trailer mnie zainteresował i sama Michalina Wisłocka jest oczywiście wyjątkowo interesującą i na pewno godną poświęcenia jej całego filmu biograficznego postacią. I co teraz chcesz się poddać? Teraz? Jeśli nie wiecie, kim jest Michalina Wisłocka, to myślę, że film choćby po to nadaje się do polecenia, żeby się dowiedzieć, bowiem jest to wyjątkowo ważna osoba, która stoi za popularyzacją seksuologii, antykoncepcji i generalnie tematów, które ileś tam lat temu, 30-40 lat temu, czy więcej w zasadzie, bo zdaje się, że Sztuka Kochania i książka wyszła w latach 70., były tematami tabu. No i od momentu publikacji tej książki wszystko się zaczęło powoli zmieniać i świadomość seksualna, powiedzmy, Polaków również zaczęła się zmieniać. To jest gotowa instrukcja, nie rozumiecie? O co wam chodzi w ogóle? Jednak, co trzeba powiedzieć, i zbliżyłem kadr, bo to ważne, Sztuka Kochania powstawała mimo wszystko w latach 70. I nie muszę chyba mówić, jak bardzo zmieniło nam się myślenie od lat 70., jak dużo więcej wiemy, jak z wielu więcej spraw zdajemy sobie sprawę. Dlatego dzisiaj nikt, kto chce być traktowany poważnie, nie będzie wygadywał bzdur takich jak to, że na przykład ofiary gwałtu bywają tak samo winne tym gwałtem, jak ich sprawcy. No to nie jest tylko głupie, ale wręcz nie do przyjęcia. A podobne rozmyślania znajdziecie na przykład w książce Wisłockiej. Bo Michalina Wisłocka generalnie była bardzo konserwatywną kobietą wbrew pozorom i ona na przykład wierzyła w tradycyjny podział ról kobiecych i męskich. To znaczy, że jasne, kobiety mogą sobie robić karierę i tak dalej, ale w miłości, w domu, no to kobieta, mężczyzna to mężczyzna i gdyby ten podział ról się w ogóle tutaj pozmieniał, no to tragedia. Co też myślę, że no dzisiaj już nie jest tak oczywiste. Jest sporo takich rzeczy, które po prostu się tam zdezaktualizowały bardzo mocno i stoją w sprzeczności z tym, co nam się wydaje oczywiste, co my wiemy i co, powiedzmy, my zaakceptowaliśmy jako społeczeństwo XXI wieku. Trzeba po prostu o tym pamiętać. Nie uważam, żeby to dyskwalifikowało cały dorobek autorki, no ale mieć to gdzieś z tyłu głowy, że jednak Sztuka Kochania się mocno zdezaktualizowała względem tego, co my dzisiaj postrzegamy za wiedzę o seksualności, o roli kobiet, roli mężczyzn i tak dalej. Pamiętajcie o tym. No, biorąc pod uwagę, że na przestrzeni lat myślenie o seksie się zmieniło i dotarły do nas rozmaite też trendy z zachodu, popkultura na pewno miała spore znaczenie, czynniki, które no, nie wpływały na naszych rodziców czy dziadków, bowiem no, PRL rządził się swoimi prawami, no to siłą rzeczy moje pokolenie czy młodsze mają prawo nie wiedzieć o tym, kim była Michalina Wisłocka i jaki miała wpływ w zasadzie na to wszystko. Dlatego też bardzo doceniam fakt, że ten film powstaje i dlatego też, mimo że będę miał sporo do niego uwag, to jednocześnie no, nie jestem w stanie się na niego gniewać. I o to właśnie chodzi w miłości. O improwizację. Zacznijmy zatem od początku. Czym jest w związku z tym Sztuka Kochania? O czym jest to film? Ano oczywiście jest to historia życia Michaliny Wisłockiej, która rozgrywa się na przestrzeni wielu dekad, od II wojny światowej, czy powiedzmy czasu zaraz przed II wojną światową i jej losów podczas II wojny światowej, aż do momentu, kiedy jej opus magnum, czyli tytułowa Sztuka Kochania, trafia do rąk Polaków. No i powiem szczerze, że tutaj tkwi mój największy problem z tym filmem, mianowicie samo to, jak ta historia została poprowadzona. Bowiem nie jest ona prowadzona do końca chronologicznie, co samo w sobie nie jest problemem, ale na pewno wiąże się, powiedzmy, z wpływem na odbiór tej historii. Wątpię, żeby Instytut dał na to pieniądze. Czyli pani chce popularyzować. Nie, nie, nie.
uświadamiać. Osią tej historii jest Michalina Wisłowska w latach 70. To jest zdecydowanie najciekawsza część tej historii, bo mamy tutaj już popularną, powiedzmy, seksuolożkę, kobietę, do której gabinetu stawiają się kolejki kobiet potrzebujących jej porad i na których też korzystają zresztą mężczyźni. No i ona tutaj walczy dzielnie jak lwica o to, żeby swoją charyzmą, swoim temperamentem skłonić wreszcie kogoś, żeby tę jej książkę raczył wydać, co oczywiście jest ogromnym wyzwaniem, no bo seks wówczas był tematem tabu w tym całym perelowskim, patriarchalnym społeczeństwie, gdzie oczywiście no takie po prostu zbreźne treści no nie mogły trafić na światło dzienne, oczywiście, no jak to tak? W związku z tym, no to jest po prostu walka z wiatrakami i to się bardzo dobrze ogląda. Problem polega na tym, że kiedy angażujemy się w tę konkretną historię, film co jakiś czas zrzuca nam jakieś fragmenty z przeszłości bohaterki i dostajemy informacje na przykład o jej związkach, o jej problemach miłosnych, o jej romansach, o jej stosunkach z dziećmi, jej stosunkach z innymi partnerami i tak dalej, i tak dalej. I to się niby w teorii ma budować na to, kim Michalina Wisłowska jest teraz. Teraz, czyli w latach 70., w tym ostatnim okresie, w którym widzimy w filmie, ale to po prostu nie działa, bo to się nie przekłada bezpośrednio na wydarzenia, które obserwujemy już później. To znaczy, w momencie, kiedy nagle dostajemy ciach i się cofamy w przeszłość, no to siłą rzeczy oczekujemy, że te wydarzenia, które tam nam ktoś pokazuje, będą miały przełożenie na to, co się dzieje później, co się dzieje teraz. Ja chcę pomóc zwykłym ludziom, żeby się nie zdradzali. Banda! My źle robimy. Miśka, to jest mój syn. Natomiast tak nie jest. Po prostu wygląda to wszystko tak, jakby ktoś wziął fabułę, która jest chronologicznie i linearnie ułożona, połamał to wszystko po prostu na kawałki, zamieszał i skleił to po prostu w jakimś losowym ciągu. No niestety ta fabuła po prostu nie płynie. Ona nawet nie jest pocięta, jak, nie wiem, u Tarantino, czy u innych reżyserów, czy scenarzystów, którzy lubią ustawiać fabułę niechronologicznie, ale zazwyczaj ma to jakiś cel. Ma to na celu zbudowanie jakiegoś napięcia, czy generalnie ustawienie pewnego, nie tyle właśnie niechronologicznego, ale logicznego ciągu. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma. Tutaj mamy świadomość, że ta fabuła została po prostu porąbana na kawałki i sklejona jakoś tam, żeby po prostu nie było nudno, żeby tu dać trochę romansu, tu dać trochę dramatu, tutaj dać trochę walki, powiedzmy, o wydanie książki, trochę komedii, trochę, powiedzmy, jakichś treści bardziej zaangażowanych społecznie. Mamy po prostu takie wrażenie miszmaszu, a nie spójnej kompozycji. To znaczy, mam świadomość, że autorzy po prostu chcieli ująć bardzo różne aspekty życiorysu Michaliny Wisłockiej. No bo tak jak mówiłem, mamy trochę dramatu, bo mamy, powiedzmy, ten cały wątek z jej dziećmi. Mamy ten cały wątek z jej nie do końca udanymi związkami. Mamy trochę chwil radości, mamy trochę chwil smutku. I oni bardzo chcieli, żeby jakby jak największą część życiorysu Wisłowskiej ująć. Pani trzymają pani książkę w kasie pancernej. Niech sobie fiuty pozamykają w kasie pancernej. No i doceniam to, powiedzmy, w teorii, bo nie wiem na ile to jest, czy to jest w 100% zgodne z faktami, niespecjalnie mnie to interesuje, no życiorysu żadnego szerszego, powiedzmy, Wisłowskiej nie czytałem, ale na przykład czytałem wywiady z jej córką, gdzie ona mówiła dokładnie to, co się też działo w filmie, także zakładam, że to jest, powiedzmy, dosyć bliskie temu, co faktycznie Wisłowska w życiu przeżyła. Natomiast moim zdaniem to nie jest droga do dobrego filmu. Chodzi o to, że to jest takie już trochę przestarzałe moim zdaniem myślenie o biografiach filmowych, czy generalnie filmach opowiadających o postaciach historycznych, gdzieś chce się po prostu zawrzeć najlepiej wszystko, żeby ktoś, kto idzie do kina, miał pełen obrazek po prostu, ale moim zdaniem nie tędy droga. Moim zdaniem, to jest mój prywatny pogląd, nie musicie się z nim zgadzać, ale ja się będę tego trzymał. Moim zdaniem dobry film skupiający się na danej postaci czy na danym historycznym wydarzeniu powinien wziąć pewien konkretny aspekt, który dla autorów jest bardzo ważny i na nim się skupić i na nim oprzeć całą historię. Czyli jeśli miałaby być to fabuła o Michalinie Wisłockiej, która próbuje skruszyć ten pruderyjny, patriarchalny beton perelowski, to skupmy się na tym. A cała reszta niech najwyżej orbituje sobie dookoła. Przecież to nie jest Nowy Jork, pani myśli, że to ktoś będzie czytał? W tym filmie niestety mamy wszystko i nic, bo z jednej strony mamy wszystkie możliwe wątki, jakie są istotne teoretycznie, ale żaden nie wybrzmiewa tak, jak powinien wybrzmieć. Bo co z tego, że mamy na przykład ten cały wątek z dziećmi Wisłockiej, które wychowywała dwójkę
i jedno z nich nie wiedziało, że jest tak naprawdę dzieckiem innej matki. I w którymś momencie to wychodzi na wierzch, mamy trochę dramatu, ale to zostaje szybko w zasadzie zmiecione i praktycznie w zasadzie w ogóle przez cały film dzieci nie grają tutaj żadnej większej roli. One się pojawiają, kiedy tylko są potrzebne, żeby coś nam powiedzieć, na przykład, że o, ciężkie życie po prostu rodzinne z Wisłocką, bo nie ma jej w domu i córka jest zawiedziona, więc wypowiada jedną kwestię, że mamo, nie macie w domu nigdy. Czy tam mamy nigdy nie ma w domu i tyle. No ale to po co? W to miejsce można by rozbudować inny wątek. I naprawdę nie ma potrzeby, żeby poświęcać cały film na dosłownie wszystko. Miałeś z nią tylko sypiać, kochać mnie. Bardzo ci dziękuję. Myślisz, że co? Że życie z dwiema babami pod jednym dachem to jest jakiś kurwa raj? To też wiąże się niestety z tym, że film jest dosyć bezpieczny. On praktycznie w ogóle nie jest kontrowersyjny. Praktycznie w ogóle nie dotyka naprawdę trudnych spraw. A jeśli już dotyka, to tylko tak lekko tyka i za chwilę przenosimy się gdzieś indziej. I zaraz mamy jakieś żarciki, jakiś taki luźny ton, który ma nam szybko odwrócić uwagę od tego, co powiedzmy jest bolesne, albo kontrowersyjne, albo trudne. Mamy powiedzmy kobietę, która ma naprawdę dosyć kontrowersyjny życiorys. Najpierw mamy życie w miłosnym trójkącie, potem mamy długi romans z mężatym mężczyzną, ale to jest traktowane po prostu, a okej, tam powiedzmy jest sympatycznie i ogólnie jest fajnie i kiedy to ma zastosowanie dla powiedzmy jakoś tam fabuły, no to się jeszcze tego wątku trzymamy, a potem jak nie jest potrzebne, go tak zmieciemy pod dywan i załatwimy wszystko jakąś smutną sceną pożegnania czy czegoś. I tyle, to nie ma po prostu jakiejś takiej emocjonalnej głębi w tym. To trochę górnolotnie brzmi, ale chodzi o to, że to są naprawdę ciężkie tematy. W tym filmie skrywają się naprawdę ciężkie tematy. Chociażby wątek tego, że sama Michalina Wisłocka przez długie lata, będąc badaczką, powiedzmy, tematu seksualności, sama nie odczuwała żadnej przyjemności z seksu. I to byłby też ciekawy wątek, ale on w ogóle nie jest rozbudowany. O, potem pojawia się nagle druga kobieta i wszystko jest spoko, więc zajmijmy się czymś innym. Skrywają się tutaj naprawdę ciekawe tematy, ale nie wiem, czy autorom brakuje odwagi, czy chęci, żeby je ruszyć i trochę może wyciągnąć na pierwszy plan. Wszyscy powinni wiedzieć, o co w tym chodzi. O co? Jak o co? Żeby rzęsą nie zarosło. W zasadzie sam temat seksu nawet. W filmie o tytule Sztuka Kochania jest poruszony w bardzo taki infantylny sposób, moim zdaniem. Znaczy, zazwyczaj się mówi tutaj o seksie w formie żartu i nie traktuje się tego specjalnie poważnie. To znaczy, wszelkie dylematy, wszelkie jakieś problemy, z jakimi ludzie zgłaszają się do Wisłockiej, to wszystko jest traktowane tak bardzo luźno i zupełnie bezproblemowo, tak bardzo powiedzmy dowcipnie. I to by był dobry kontrast, gdybyśmy mieli jeszcze przeciwwagę, ale niestety nie ma. Więc wszystko sprowadza się do tego, że Wisłocka jest tutaj takim seksualnym Gandhim albo Dalaj Lamą i takim guru duchowym, do którego przychodzą ludzie z prośbą o radę i ona dla każdego ma dobre słowo, temu poradzi, tamtej puści jazz, ogólnie jest taka sielanka, no i ona po prostu jest takim dobrym Samarytaninem, który pomaga wszystkim i tak dalej. Brakuje po prostu tutaj jakiejś emocjonalnej głębi. Naprawdę doceniłbym te wszystkie niekiedy zabawne momenty w filmie, gdybyśmy faktycznie mieli konkretną przeciwwagę do tego. Nie mówię, że w filmie nie ma żadnych dramatycznych motywów, ale tak jak mówiłem, one też nie grają tak dobrze, jak powinny. Nie ruszają nas w ogóle. A pan to kto jest? Komitet powitalny. No ja tutaj celowo użyłem słowa patriarchat, które podejrzewam tam już triggerowało parę osób i bardzo dobrze, ale rzecz w tym, że autorzy faktycznie tutaj parę razy chcą uderzyć w tę nutkę feminizmu i przedstawić naszą bohaterkę jako tę osobę, która wychodzi przed szereg i mówi otwarcie, że kobietom należy się nie tylko możliwość, ale wręcz prawo do tego, żeby również czerpać przyjemność z seksu. I jest to moim zdaniem dobre, że ten wątek się tutaj pojawił, zdecydowanie jest powiedzmy w kontraście powiedzmy do tej perelowskiej pruderyjnej hipokryzji, to jest niewątpliwie dobry kontrast i bardzo dobrze się to ogląda, natomiast trochę mi psuje to wrażenie fakt, że cały film zbudowany jest w taki sposób, że Wisłocka, przynajmniej film nam to mówi bardzo wyraźnie, że Wisłocka znajduje w sobie siłę i motywację do tego, żeby napisać Sztukę Kochania, książkę, która miała zmienić tutaj oblicze w ogóle, myślenie o seksualności wśród Polaków, no po tym jak potrzebowała chłopa i dopiero wspomnienie o tym cudownym mężczyźnie, z którym miała okazję spędzić parę upojnych nocy, sprawiło, że uznała, że reszta Polaków też musi się dowiedzieć o tym, jak dobrze jest uprawiać miłość i że to jest coś
pięknego, kiedy macie dwójkę ludzi, którzy się kochają i mogą z tego korzystać. I to trochę budzi moje mieszane uczucia, no bo to jest taka typowa, powiedzmy, narracja, że no fajnie, działaj sobie naukowo i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to tylko romans z mężczyzną sprawia, że kobieta jest spełniona. Proszę cię. To się pierdolą pod prysznicem. Problematyczna jest sama autorka. Jest jeszcze parę rzeczy w tym filmie, o których normalnie bym nie wspominał, bo trudno mi je traktować jako, nie wiem, poważne zarzuty czy coś. Ale one po prostu nie dają mi spokoju. Przede wszystkim fakt, że... Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądała Michalina Wisłocka, co było charakterystycznym, najbardziej charakterystycznym elementem jej stylu. No, właśnie te wszystkie kolorowe, wzorzyste ubrania, no i chustka na głowie. To był taki, powiedzmy, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Wisłocką. Zazwyczaj w filmach jest tak, że kiedy mamy postać, która jest cholernie charakterystyczna, to albo się wyjaśnia dogłębnie, co sprawia, że jest tak charakterystyczna, czemu dana postać ubiera się tak, jak ubiera, czemu zachowuje się tak, jak się zachowuje, albo się to olewa i się tego nie wyjaśnia, zostawia się domysły widzom, żeby sami sobie odpowiedzieli na to pytanie. I gdyby ten wątek zupełnie pominięto w tym filmie, to ja bym sobie próbował sam wyjaśnić, dlaczego Wisłocka w którymś momencie życia stwierdziła, że się będzie ubierać po prostu jak kolorowe stroje, sukienki, chustki i tak dalej, korale i tak dalej. Ja bym sobie wytłumaczył, że, że to po prostu współgra z jej charakterem, że to jest osoba, która chce się rzucać w oczy, która chce, żeby ją zauważono, bo jest to ważne i tak dalej. I to by było przecież niegłupie wyjaśnienie, albo że po prostu film to lekko zasugerował w jakiś sposób. Ale nie, w filmie mamy motyw, w którym po prostu ona ma romans z pewnym kapitanem. No i on w którymś momencie jej szyje spódnicę z zasłonki. I daje jej i mówi, masz, noś, bo nie powinnaś chodzić w spodniach, kobieto. No i ona zakłada i mówi, ale fajnie, no to i od tej pory się ubiera cały czas na kolorowo, nosi chustki i tak dalej. To jest, nie wiem, o co w tym chodziło? To nam nic nie mówi, a tylko wprowadza więcej zamieszania. Albo dlaczego Wisłocka nosi chustki na głowie cały czas? I w filmie ponownie ktoś się ją pyta, żona jakiegoś tam generała się pyta, czemu pani nosi chustki? I Wisłocka mówi, no to jest tajemnica, ale pani powiem. I mówi na ucho. A my siedzimy na tej sali kinowej, kurwa. Czemu? Czemu poruszać ten wątek, kiedy się go w ogóle nie tłumaczy? Po co? A jeśli jesteście ciekawi, czemu nosiła chustkę na głowie, to po prostu musiała unikać powiewów zimnego powietrza na głowę, bo to powodowało właśnie bóle głowy czy coś, no. To jest schorzenie, które tam czasami występuje u ludzi. Więc nosiła chustkę na głowie. Zresztą jej córka też była na to chora, tylko że raczej nosiła kapelusze czy coś w tym stylu. No, naprawdę wystarczyło to wyjaśnić w jednym cholernym zdaniu, jeśli ktoś chciał poruszać ten temat, ale spokojnie nie musiałby. Nie miałem naprawdę nic przeciwko. Kobieta siada, daje mi nogi do góry, rozkłada je i pokazuje, co tam ma. Rozumie pan? Podsumowując jednak ten cały wielki segment moich narzekań, chcę po prostu podkreślić, że brakuje mi w tym filmie konkretnego kierunku. Brakuje mi odwagi, brakuje mi kontrowersji, brakuje mi po prostu czegoś w tym filmie, tej odwagi, jaką miała sama Wisłocka. To dlatego moim zdaniem nie jest to dobry hołd dla tej postaci, bo po prostu nie idzie w parze z tym, kim była w zasadzie bohaterka tego filmu. I sprowadza nam się interesującą historię o barwnej postaci do dosyć stonowanej i bezpiecznej historyjki o tym, jak to mamy odważną kobietę, która wpada po prostu w sidła miłości i uczy się, że miłość jest super. No są tutaj naprawdę dobre elementy, szczególnie te motywy z Wisłocką, która oczywiście wpada jak huragan do tych gabinetów perelowskich dignitarzy, którzy również są zagrani fantastycznie. Ten kontrast właśnie między otwartą i wyzwoloną kobietą, jaką była Michalina Wisłocka, a tym całym statkiem perelowskich dignitarzy, urzędników, jest absolutnie fantastyczny. Szczególnie, że ta druga grupka również jest zagrana fantastycznie i wybija się tutaj, no oczywiście, Arkadiusz Jakubik. Wiesz, skąd jesteś? A co? Jestem z Warszawy. Z Wakiny jesteś. I ciebie też w kapuście nie znaleźli. Ale też na przykład jest świetny cenzor grany przez Artura Barcisia i to jest najzabawniejsza rola w tym filmie. Grana bardzo, powiedzmy tak, subtelnie, ale to jest fantastyczna scena, szczególnie gdy mamy konfrontację między Wisłocką a tym człowiekiem. No, jest, no mówię, jest sporo takich fajnych momentów, szczególnie komediowych momentów, ale brakuje po prostu kontrastu. Kontrastu w postaci prawdziwie trudnych tematów, prawdziwego dramatu, prawdziwych, powiedzmy, elementów, które dawały by do myślenia, że tak to, powiedzmy, już mało subtelnie określę. Natomiast to, co muszę pochwalić, to niewątpliwie aktorstwo. O rolach drugoplanowych już powiedziałem. Jest sporo generalnie bardzo fajnych epizodów w tym filmie. Borys Szyc jest bardzo dobry w tym filmie. I spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem. Piotr Adamczyk już dawno odkupił swoje winy po tych wszystkich gównianych komediach i myślę, że tutaj też nikt nie będzie zdziwiony, że jego rola jest całkiem dobra.
nie rewelacyjna, ale dobra. To jest ten aktor, który tam zawsze gra na jakimś tam sensownym poziomie i poniżej niego, przynajmniej w tych dobrych filmach, nie schodzi. Jest Tomasz Kot, który ponownie, kolejna postać, która do tej pory się głównie pojawia w gównianych komediach, ale jeśli pamiętacie jego jedną z niewielu naprawdę doskonałych ról z ostatnich lat, to będziecie mieli małą niespodziankę w tym filmie. Może nie będę wyjawiał otwarcie, bo może są osoby, które nie chcą wiedzieć, ale generalnie jest sporo bardzo fajnych epizodów w tym filmie, takich powiedzmy krótkich rólek, ale także postacie pierwszoplanowe również dają radę, szczególnie Magdalena Boczarska, która gra główną rolę i jest moim zdaniem naprawdę świetna. Nie mam pojęcia, jak zachowywała się, jak mówiła Michalina Wisłowska, ale w tę postać na ekranie uwierzyłem w 100%, szczególnie, że zdaje się, że aktorka współpracowała z córką Wisłowskiej, także zakładam, że wiedziała, co robi i tutaj widziałem, że jej rola, powiedzmy, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród ludzi, którzy Wisłowską pamiętali. Powiedzmy, kreacja filmowa sama w sobie jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobra. Zresztą charakteryzacja, o tym jeszcze wspomnę może przy okazji realizacji, ale charakteryzacja jest również fantastyczna. Fryzury, zmarszczki na twarzy, nawet jakieś szczegóły typu przebarwienia na rękach, to wszystko jest dopięte na ostatni guzik i naprawdę miło widzieć kolejny polski film, który przykłada ogromną wagę do tego typu rzeczy i to jest moim zdaniem zrealizowane fantastycznie. No ale przede wszystkim na pierwszym planie jest tutaj występ samej aktorki i jeśli jest inna rzecz poza samą bohaterką tego filmu, samą postacią, na jakiej oparto ten film, czyli Wisłowską, to właśnie występ Boczarskiej jest jedną z tych rzeczy, dla której warto wybrać się do kina. Dwie kobiety żyją z jednym uczonym, którego wierbią. I co, i tu byś tak chciała, co? To jest Staszek? Twarz mam wyżej. No i wspomniałem o realizacji, no to o realizacji jest na naprawdę wysokim poziomie. Naprawdę miło oglądać polskie filmy, które wyglądają tak dobrze, są tak dobrze nakręcone. Zdjęcia są fantastyczne, kostiumy są fantastyczne. Wszystko wygląda po prostu jak żywcem wzięte z gdzieś tam właśnie z jakichś szaf staruszków, którzy jeszcze trzymają te kostiumy, te wszystkie stare garnitury, te sukienki i tak dalej. No wygląda to wszystko szalenie autentycznie i no Polacy mają po prostu współczesne polskie filmy już mają taką rękę właśnie do odtwarzania PRL-u, że to przychodzi po prostu tak naturalnie. Po prostu kolejny polski film, gdzie ten PRL jest tak fantastycznie odwzorowany, że ja jestem w tym absolutnie zakochany. W ogóle ta cała estetyka, powiedzmy. Te mieszkanie, które było obklejone tymi fantazyjnymi tapetami, z tymi dziwnymi meblami i w ogóle to jest po prostu piękne. Ja uwielbiam to po prostu. Już byłem zakochany w tym w Ostatniej Rodzinie, w Jestem Mordercą szczególnie, czy nawet w Idzie, która była czarno-biała, ale i tak to się rzucało w oczy. Ale ta taka kiczowata estetyka brzydoty perelowska jest czymś fascynującym. I jeśli ktoś, tak jak ja, ma po prostu bzika na punkcie tego, to będzie zachwycony sztuką kochania, bo tutaj jest tego naprawdę dużo. Świetnie to wygląda. Poza tym muzyka jest bardzo dobra. Nie mam tutaj nic przeciwko dobór utworów muzycznych, sama ścieżka dźwiękowa. Naprawdę na wysokim poziomie to wszystko stoi. Reżyseria, praca kamery jest okej. Jedyny mój zarzut to są same sceny seksu, które są nakręcone jakoś tak. Ani to nie jest ładne, ani to nie jest takie naturalistyczne, ani nic. Wyglądają po prostu jak typowe sceny seksu, nie wiem, w komediach romantycznych i tak dalej. No może troszkę bardziej odważne, ale tylko troszeczkę, żeby czasem nie przekroczyć tego momentu, kiedy to już będzie zbyt kontrowersyjne, bo jeszcze ktoś nam nie przyzna dofinansowania czy coś. No brakuje tutaj takiej, chciałem powiedzieć mięsa albo jaj, ale to chyba nie będzie dobre określenie. Rzecz w tym, że po prostu brakuje takiego pazura tutaj. Brakuje czegoś, co by sprawiło, że ktokolwiek by się zarumienił na sali. Gdyby to była sprawa raka żołądka, serca, bo serca mają wszyscy. A cipkę tylko połowa społeczeństwa, tak? Także tyle, słuchajcie. No nie będę już powtarzał swojej myśli z początku, że dobrze, że ten film powstał, ale nie powstał w taki sposób, w jaki życzyłbym sobie, żeby powstał. Moim zdaniem Michalina Wisłowska po prostu zasługuje na lepszy, bardziej kontrowersyjny, bardziej bezpośredni i bardziej ukierunkowany film, aniżeli ta produkcja, która powstała, bo ona po prostu, jej po prostu brakuje jakiejś tożsamości i brakuje tej odwagi, jaką miała niewątpliwie bohaterka. No ale cóż, trudno, co zrobić. Dajcie znać, jak wam się podobało, jakie są wasze wrażenia i jaka jest wasza opinia na temat tego filmu, natomiast zdaje się, że już niedługo dostaniemy kolejny film opowiadający o ważnej, zasłużonej Polce, mianowicie o Marii Skłodowskiej. I powiem szczerze, że tutaj trailer mnie w ogóle nie zachwyca, więc jeśli się wybiorę, to raczej bez większych oczekiwań, ale kto wie, może mnie zaskoczą.
I na sam koniec słówko o piwie tradycyjnie. Wybrałem tym razem opcję filmową Clockwork Orange z Radugi. Mam nawet tutaj Craft Master One z wyszczerbionym niestety już tutaj trochę górą. No ale piwo jest całkiem sympatyczne. Jest to Orange Tipa, czyli piwo z dodatkiem skórki z pomarańczy, zdaje się. Nie ma nic o soku, jest tylko skórka pomarańczy i saflor. Nie wiem, co to jest saflor. Plus oczywiście czarna herbata. I powiem szczerze, że pachnie pomarańczą po prostu na kilometr. Pachnie jak takie cukierki pomarańczowe aż. Jest bardzo słodki zapach. Ale w smaku mamy sporo takiej herbacianej goryczki właśnie. Pijeć taką naprawdę gorzką herbatę, to trochę czuć czegoś takiego właśnie w tym piwie. W każdym razie, no, ciekawe piwo, no i myślę, że dla samej etykiety warto, bo jest fantastyczna, tylko nie wiem, Raduga mogłaby zmienić trochę może ten papier, bo te etykiety są tak piękne, ale one są nadrukowane na takim słabym papierze, który jest tak kiepsko naklejone, że się robią takie po prostu albo się odkleja, albo się robią takie bąble pod tym. Psuje to wrażenie ogólnie. No ale okej, to powiedzmy, że to jest pierdoła akurat, ale tak czy siak propsuję. Muszę wymienić tę szklankę, bo no nie wygląda to dobrze, mam nadzieję, że nie widać. No dobra, także dzięki jeszcze raz za uwagę. Dajcie znać, czy w ogóle ten cykl polski, recenzji polskich filmów wam się podoba, czy powinien być dalej kontynuowany, bo szczerze mówiąc mi się całkiem miło mówi o tych polskich produkcjach, tutaj tak na luzie właśnie i w bardziej, powiedzmy, rozbudowany sposób. Tym bardziej, że no, jest co oglądać faktycznie. Myślę, że te kilka lat temu taki film jak Sztuka Kochania to by była rewelacja. Dzisiaj mamy już, powiedzmy, inne filmy będące wyznacznikiem jakości i już mamy wyższe wymagania, także no dzieje się moim zdaniem coraz lepiej. Jeśli chcecie, żeby tych recenzji było więcej, dajcie znać koniecznie i do zobaczenia przy okazji kolejnej rodzimej produkcji. Cześć! Yeah,